Dzień dobry, kochani. Zapraszam Was na karty dnia na poniedziałek. 7 grudnia, poniedziałek. Ciężko nam będzie się wdrożyć po tym weekendzie, ale dajmy sobie na to szansę. Ta sama energia, co w niedzielę się pojawiła, więc możemy znowu być takim głosem rozsądku dla kogoś. Tym razem ktoś będzie się mocno wahał, bał się czegoś. Może to być spowodowane z dużymi zmianami, które toczą się w życiu tej osoby. Może to być oczywiście ta sama osoba, z którą rozmawialiśmy w niedzielę, ale może to być zupełnie inna historia. Tak więc tutaj na pierwszy rzut oka, co mi się pokazało, jeśli chodzi o ten głos rozsądku, o uziemienie, tak? Po prostu w takiej energii, w której my się tutaj pokazaliśmy, możemy stać się dla kogoś wsparciem. Natomiast w momencie, kiedy tasowałam karty, to pojawiła się dziesiątka buław przy paziu kielichów. Mam wrażenie, że możemy w dniu dzisiejszym już trochę być zmęczeni tym, że ktoś po prostu na nas przez cały czas polega, radzi się, ale z drugiej strony ta lekka energia obok tego zmęczenia, ona sugeruje, żeby nie poddawać się tak łatwo, dlatego że to może być szansa na wykonanie, zrobienie czegoś naprawdę dobrego. Tak więc nawet jeżeli będziecie czuć się już trochę przytłoczeni tą sytuacją, tym, że jesteście oparciem, wsparciem dla kogoś, to jeszcze trochę wytrzymajcie. Widocznie znowu macie jakąś misję. Myślę, że dzisiaj będziecie musieli wybrać się do miejsca, w którym już kiedyś byliście, coś załatwialiście, albo będziecie musieli to zweryfikować, może poprawić coś, może dopytać, może dopowiedzieć, tak? Już kiedyś to załatwialiście, a dzisiaj po prostu trzeba będzie zweryfikować, czy rzeczywiście coś ruszyło do przodu. Może to również wiązać się z tym, że będziecie musieli wysłać jakiegoś maila, zadzwonić, żeby się dopytać. Tak więc tutaj jest coś, załatwialiście coś dawniej. No i po prostu dzisiaj ta sprawa jest do zweryfikowania. Może to być dla Was pewnego rodzaju rada, jeśli o to chodzi. Druga sprawa jest taka, że mi się tutaj lęk przed jakimiś zmianami pokazał. Oczywiście to może być potrzeba wsparcia dla drugiego człowieka, ale również możecie Wy odczuwać jakiś lęk, odczuwać jakieś takie niezrozumiałe dla Was wahania. I to będzie się wiązało z dużymi zmianami, które idą. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, patrząc na te karty, to te zmiany, one są nieuniknione. I tak jakby im bardziej będziecie opierać się im, tym bardziej one będą dla Was takie straszne, wzbudzające niepokój. Tak więc tutaj rada jest taka, żeby popłynąć z prądem, zobaczyć, może ten strach zamienić na ciekawość, co będzie się działo, tak? Tak więc tutaj jest taka historia, jeśli o to chodzi. Też myślę, że nie jednej, nie dwóm osobom przyda się jakieś wieczorne oczyszczanie, tak żeby oczyścić się z jakiejś negatywnej energii, bo może coś się do Was po prostu przyczepić w dniu dzisiejszym. Tak więc pamiętajcie o takiej codziennej po prostu higienie energetycznej. Tyle z mojej strony, kochani. Ja Wam życzę udanego dnia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się dzielnie. Nie bójcie się tego, co przed Wami. Tutaj tylko tak powiem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa.